Jest mi bardzo przyjemnie, że początek mojej kadencji rozpoczyna się taką uroczystością. Przekazanie sprzętu strażackiego dla naszych jednostek OSP. Sprzęt zakupiony przez Urząd Gminy ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie jednostek dla ratowania życia i zdrowia mieszkańców. Sprzęt jakże potrzebny na uzupełnienie wyposażenia naszych jednostek i na dotychczasową współpracę wszystkim jednostkom straży z terenu naszej gminy. Dziękuję za udział w ostatnich wydarzeniach w obsłudze 11 listopada, święta odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyglądało to bardzo pięknie, zabezpieczenie, udział jednostek w tej uroczystości. Dziękuję. Mam nadzieję, że też będę mógł na Was, Turchowie, liczyć w najbliższej przyszłości na taką współpracę na takim poziomie. I też rozpoczynając swoje urzędowanie jako wójt, też chciałbym Was zapewnić, że też będziecie mogli w przyszłości na mnie liczyć. Dla naszej gminy, ale także plany co do wszystkich druhów strażaków. Chcę powiedzieć, że chcę złożyć poprawkę do projektu budżetu naszej gminy, która wiąże się z zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie dla każdej jednostki. Chcę powiedzieć, że chcę złożyć w przyszłym roku projekt uchwały o podniesieniu stawki ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Chcę powiedzieć, że też mam nowe pomysły co do zawodów strażackich na terenie naszej gminy. Chciałem to z Państwem, z zarządem gminy, mam tutaj też przedstawiciela zarządu gminy, którego też witam serdecznie. Chciałem to z Państwem się spotkać i porozmawiać. Jeszcze raz chcę pogratulować jednostce OSP Kraszewice, OSP Muszyna, OSP Kuźnica Krakowska i OSP Jerenie, które dzisiaj otrzymują ten sprzęt na swoje wyposażenie. Torba ratownicza R1, nosze ratownicze, kartko, co to jest, szyny typu Kramera, defibrylator, sprzęt do oznakowania terenu, do zabezpieczenia w terenie oraz dla jednostki OSP w Kraszewice, agregat zasilający, nożyce hydrauliczne, zestaw węży hydraulicznych.